Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam serdecznie, czyli ostatni odcinek z naszego Pikemu, jeśli chodzi oczywiście o Majora w Kopenhadze. No następny raz w sensie pewnie się zobaczymy na następnym Majorze, jaki będzie oczywiście w Szanghaju jeszcze w tym roku. No mam nadzieję, że jednak mimo wszystko troszkę szybciej się zobaczymy. Ale no dzisiaj to co najważniejsze, czyli faza pucharowa, czyli to co wszyscy lubią najbardziej. Czyli już ta finałowa... Ten finałowy etap tego turnieju, gdzie już te drużyny grają przed publicznością właśnie w Kopenhadze. No faza eliminacyjna, powiem tak, przynajmniej weszło, tak? Jeśli chodzi o kupony, to... Czekaj, czy to była ta faza? Nie, to chyba nie była ta faza, czekaj, muszę... A, to była ta faza. Generalnie, jeśli chodzi o kupony, tak zawsze się dzielę z wami moimi kuponami. Jeśli o kupony chodzi, zabrakło w tym meczu mi jednej rundy Cloud9 do... wygrania 800 dolców, więc jest mi smutno, tak? Przynajmniej trafiłem 5 typów, ale generalnie jak patrzę na tą fazę pucharową, to kurczę, no gdyby ta faza wstępna wyszła, to tutaj naprawdę diamencik mógł wlecieć, tak? No ale no gdybym dał, to Amkal, tak jak chciałem pierwotnie dać, to byłby jeden punkt, no ale dalej biednego brakowało, tak? No kurczę, no tu ewidentnie nie poszło, ewidentnie naprawdę nie poszło. No w życiu bym się nie spodziewał, że tak powiem Imperial wyjdzie na przykład z tej fazy, że w ogóle Pain wyjdzie z tej fazy. No Pikem był w grze do ostatnich meczów, no ale Apex naprawdę giga rozczarowanie. Jeśli chodzi o fazę eliminacyjną, to co się stało w meczu G2 z Virtus Pro, no naprawdę na inferno, że w tak ważnej rundzie przy wyniku 11-11 gracza wyrzuca z serwera, gra mu się crashuje, to jest naprawdę niedopuszczalne, żeby coś takiego miało miejsce. Mongolsi siadło na 0-3, siadła ta drużyna. Pain, naprawdę, kurczę, wierzyłem, że tą mapę na Navi ugrają, miałem to postawione też, że wygrałem mapę na Navi. Nie wyszło, tak? Miałem też chyba tam mapę Complexity, albo w ogóle, że Complexity wygra. No też giga rozczarowanie w tym meczu z FaZe. FaZe wróciło, że tak powiem, z... nie najlepszego startu, znaczy no nie najlepszego, no wygrali potem z Furią, nie? No ale tutaj z Eternal Fire do jednego przegrali, nie? I dopiero potem na Imperial musieli wracać. No i tak to się prezentuje generalnie, Vitality generalnie, no też dosyć, że tak powiem, nie za dobry start, przegrywają z Eternal, tutaj z Mongolsami wygrali, z Imperial i tutaj z Complexity, ale gra ich też nie powala. Stąd w pierwszym meczu Cloud9 Vitality, no ja daję tutaj dalej Cloud9, mimo iż kursy są zdecydowanie, no kursy zdecydowanie stawiają tutaj Vitality w roli faworyta, ale patrząc na ich grę, jak grali w tej fazie eliminacyjnej, no nie wydaje mi się, żeby po prostu zatrzymali to rozpędzone Cloud9, nie? Ale tej rundy jednej, kurczę, no będę im to za każdym razem, jak będę jej widział, to będę im to wypominał, no przysięgam. Dalej Spirit Face, no tutaj wydaje mi się, że dość, że tak powiem, prosty wybór. No Team Spirit, tak? Drużyna, którą ludzie typują do, no, do zwycięstwa tego turnieju. I powiem wam tak, jakbym trafił tą fazę wstępną, to też bym typował do wygrania Majora. Ale jako iż już nie mam szansy na diament, no to, że tak powiem, jak nie mam szansy na diament, to lubię sobie tak rzucić po prostu YOLO trochę. Bo wystarczy tak naprawdę chyba mi trafić dwa ćwierćfinały, jeden półfinał chyba. Znaczy nie, chyba dwa ćwierćfinały po prostu wystarczą, żebym trafił złoto. Więc to mi wystarczy i nie będę dawał spirit do wygrania całego turnieju. No ale zobaczmy dalej. Eternal Fire na to z Vincere. No Eternal Fire, nie wierzyłem, że mogą wyjść dalej, no ale tutaj naprawdę, no ekipa mocna i wydaje mi się, że z Navi tak samo tutaj Eternal Fire powinno wygrać. Będzie to na pewno zacięty mecz, no ale trzeba pamiętać, że to nie jest to samo Navi, co sprzed, dajmy na to roku, dwóch, gdzie tam wiesz, grał Simple, grał Electronic, Perfecto, no to nie jest już ta drużyna, tak? G2 Mouse. No tutaj wydaje mi się bezapelacyjnie chyba większość ludzi daje Mouse. G2 po prostu, no nie, po tym jak grali, po tym wyjściu na farcie
wydaje mi się, że totalnie nie. To jest w ogóle, wydaje mi się, że gdyby nie ta runda, to tutaj zobaczylibyśmy jednak Virtus Pro mimo wszystko dalej. No ale tak się prezentują tutaj dalsze, że tak powiem, pary ćwierćfinałowe, tak? Ćwierćfinał, półfinał i finał, tak? Okej. Nie, tu jest finał. To są półfinały. Dwa półfinały. Tak się prezentują. No i tutaj ciężko będzie tak naprawdę wytypować. Znaczy ciężko, no. Kurczę, wydaje mi się, że Donk jednak będzie donkował mimo wszystko tutaj w meczu z Cloud9. Cloud9 bardzo silna drużyna, ale też lubi im się czasami noga potknąć, tak? Zwłaszcza, że w tej fazie eliminacyjnej było jedynkę, no ze Spirit przegrali do 7. No, pół rundy, znaczy pół, jedna runda mi zabrakła, żeby kupon przed, tak? Eternal Fire, Mouse. Wydaje mi się, że Mouse, bardzo mocna drużyna. No i Mouse, wydaje mi się, że overall tutaj w finale, w starciu ze Spirit. Znaczy, czy wygra? Jest to dosyć kwestia sporna, bo gdybym walczył dalej o diament, no to mówię, rzuciłbym tutaj Spirit, tak jak wszyscy praktycznie, ale że szans na diament nie mam, to rzucę tutaj Mouse. I tak ten mój finalny pikem na fazę pucharową się prezentuje. No wystarczy, że trafię tutaj dwa półfinały, albo jeden, nie czekaj, jak? Dwóch zwycięzców meczu ćwierćfinałowych, albo jednego półfinałowego. No, więc tak to się prezentuje i wleci wtedy złoto. No ale jestem, kurczę, zawiedziony, że ta faza wstępna tak poszła. Bo było to do zrobienia, tak? Trzeba się to umówić, że było to do zrobienia. No wystarczyło nawet tego Soul'u nie wrzucać, tylko jakiś właśnie Imperial czy coś. No ale 13 Mongolsów, tak? Bo dużo osób ich wrzucało, a ja tak nie byłem do końca pewien. No ale każdy jest głupi, znaczy każdy jest mądry po fakcie, tak? Tak się prezentujemy pikiem, dajcie znać jak wystawiacie. Oczywiście przypominam o kalendarzu, jak chcesz wziąć udział, to oczywiście słuch dzwonę o gry pod filmem, napisz komentarz jakiś właśnie o pikemie, o generalnie tym Majorze, tak? Bo jest to ostatni film z Majora w Kopenhadze. No i oczywiście to można na Discorda, a ja sobie jeszcze tutaj otworzę jedną właśnie, jedną kapsułę, jeden pakunek z jakiegoś meczu. No Mirage jest standardowo taką suwenirem, który tą cenę trzyma. Tu chyba był Mirage grany, tak, dokładnie. Pamiętam, że ten ostatni mecz na Mirage był grany. No a oczywiście tutaj mamy do trafienia AWP Desert Hydra. No. Kurczę, nie wiem, jakie trzeba mieć warto, żeby coś takiego zdobyć. No, ale zobaczmy. Może kiedyś mi się coś poszczęści trafić, no ale póki co to pozostaje mi się pożegnać z wami i życzyć wam miłego oglądania Majora do końca, tak? Bo wkraczamy w tą najlepszą i najprzyjemniejszą do oglądania fazę. Dziękuję za oglądanie, widzimy się na następnym filmie. Siemanko!